nabrałem rozmaitych zgryźliwych starców, zbójów, łotrów, bo ta chrypka, którą i niski dość stosunkowo głos powodują, że takie zbójeckie postaci dobrze w moim wykonaniu brzmiały. Jednym z takich atutów tych nagrań dubbingowych było to, że spotykaliśmy się w dużej paczce aktorskiej, gdzie do zdubbingowania filmu przychodziła niemal cała obsada i koleżeństwo tak zwane czekało w poczekalni przy herbatce czy przy kawce i przy anegdotach i opowieściach wszelakich, a z tego tłumu reżyser przy pomocy kierownika produkcji wybierał potrzebne mu postaci do studia, bo trzeba było grać w porządku, w takim, jakim dostaliśmy materiał. Nie było takich możliwości montażu jak dzisiaj. Dawno, bardzo dawno temu nieustraszony książę Elfrik pokonał wiele armii i splądrował kilka potężnych królestw. No nie pamiętam już za bardzo, ale jakiś taki bardzo tam wciśnięty, no jakiś szczególny układ tych narządów mowy. Pokonam wojska króla Gregora, a Danwin będzie mój! Ależ wasza naiwności, to tylko bajka. Ogromną przyjemność sprawiał mi rzeczywiście Todi i spotkania z Włodkiem Bednarskim, bo wówczas jeszcze starano się przynajmniej te główne postaci, które ze sobą dialogowały, jeszcze dopasowywać, żeby one rzeczywiście mogły dialogować. Dzisiaj te możliwości montażu są tak ogromne, że myślę, że gdybym teraz to robił, to mógłbym Włodka nigdy nie poznać. A dzięki temu poznaliśmy się i polubiliśmy. Kuko tam, przybywa sam, zło zapuka do waszych bram. Detektyw pomoże. Do pudła. Jedną z takich podstawowych uwag pani reżyser było: zbyt energicznie, za szybko, bo Drupi mówił w bardzo spowolniony sposób i taki bardzo flegmatyczny, a jak już coś za szybko, no i za szybko, nie może być tak szybko, zbyt energicznie. Pardon, panie łobuzie, czy możemy pana aresztować? Po moim trupie, frajerzy! No nie wiem, on mówił jakiś nocowo był. Pamiętam, że Piotrek Zelt też przez nas mówił, bo on, no, ja muszę mówić tak jak tata, nie? Mój papa wygląda jak bałwan. Raczej jak zaspa śnieżna. Jakoś wiem tylko, że nie za szybko. Nie można mówić zbyt energicznie. To była też fajna robota. Pamiętam, że czy to było w Księdze Dżungli? Bo to była chyba ta sama postać. Jak to było, że ja byłem królem małpim? Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli. Zostać w dżungli? Jasne, że chcę. A w Superbalu byłem jakimś pilotem, mechanikiem tego miśka, ale to też była małpa. Luis, muszę ci zdradzić moją tajemnicę, jak się zrelaksować. O, no, ciekaw jestem ja. Pamiętam, że to chyba w Księdze Dżungli ten król małpi śpiewał piosenkę bardzo skomplikowaną taką, które nie bardzo umiałem powtórzyć. Jeszcze była w ogóle poza moimi możliwościami wokalnymi. A ja mam król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być.
Znam wszelkie chwyty, nawet przy tym czuję rytm jak nikt. To były takie zbitki jazzowe, tak jak w jazzie się używa zbitek sylabowych, które nic nie znaczą, tylko po prostu mają coś, klimat, nie wiem, tempo odbić. I chyba koniec końców zostało tak zrobione, że została użyta oryginalna ścieżka w tej materii. Także tam jest śpiew mój, a te improwizacje są już jakiegoś amerykańskiego. O, zalecanie się to, panie, to me zadanie, ha, ha. A wujaczek Pekos był obarczony tą wadą, że piosenka śpiewana przez niego była nierozdzielona z podkładem. Tutaj jest ciężka część tej piosenki. Jeździ konno lalalo i zaleca się, gdy ma 3 dni wolno, pan na śnik kampo. A ponieważ gram na gitarze, to poproszono, żebym przyszedł z tą gitarą i jednocześnie sobie zagrał i zaśpiewał. To było tyle nietypowe, bo z reguły używa się ścieżki dźwiękowej oryginalnej i do niej się dośpiewuje tylko, prawda? Przyjdź, pocałuj mnie, a ja wstrzymam dech, choć tego nie chcę. Tak, i używał do tego kocich wąsów, czyli wibrysów. Byłbym nieco zmartwiony, gdyby to wybuchło. Bardzo zmartwiony i rozdrażniony. Jak się stąd wydostać? O, ona była bardzo, bardzo dawno. Też nie pamiętam, co ja tam robiłem w ogóle. Jestem doktor Potwór. Doktor Potwór? Mhm. Po co tu przyszedłeś? A jak myślisz po co? Żeby cię zbadać. O nie, na pewno po to, żeby podstępnie zabrać mi jabłko. Jestem pewien, że dlatego tu jesteś. Jak możesz tak mówić, Emilu? On generalnie mówił niewiele. Częściej wydawał dźwięki. Tak trochę jak to się serial nazywał Jetsonowie. Dotyczył XXI czy nawet XXII wieku i kosmiczne osiedle, i państwo Jetsonowie mieli psa, który się nazywał Astro. Astro, powiedz siemasz. Siemaś. Więc jak Astro oprócz szczekania, warczenia, wydawania psich dźwięków, jeśli powiedział 3 czy 4 zdania, to chyba góra. Aha. I co? No i co? Jaka diagnoza, doktorze? Cóż, przykro mi to powiedzieć, ale masz kukamongofobię. Ciasteczkowy też raczej mlaskał, ciamkał i coś spożywał niż gadał. Hej, dziękuję, doktorze. Ile płacę za tę wizytę? Nie policzę, drogo. 1 jabłko. W pewnym momencie jesteś szarpany i brany. Ja miałem takie okresy, kiedy jeszcze pracowałem aktywnie w teatrze swoim rodzimym i wówczas współpracowałem i z radiem, i ze estradą, że ja pamiętam, że jak wychodziłem świtem, to późną nocą dopiero do domu wracałem po całym dniu zajęć w rozmaitych dziwnych miejscach. A teraz dla czystego zabawienia duszy, bo jestem na emeryturze i mam w sumie niewiele do robienia, chciałbym nawet, żeby mnie trochę poszarpano, ale już mnie nikt nie chce szarpać, także to... Każdy głos ma swoją charakterystykę, jakby go nie zmienić. Teraz nawet niedawno byłem, już teraz nie pamiętam, w banku chyba. Załatwiałem jakąś sprawę i pani obsługująca mnie mówiła: bardzo pana przepraszam, ale pański głos, jakbym go znała, no nie wiem, z telewizji czy skądinąd. Ja mówię, no prawdopodobnie zna go pani z telewizji, bo musiała się pani wychowywać na moich dubbingach.
I ona mówi, no rzeczywiście, nazwisko nie kojarzę, ale głos to pan był chyba Tobim. A ja mówiłem normalnym głosem, nie tym robionym dla Tobiego, nie? Czyli no, zdarzają się takie, także tak jak mówiłem, w każdym głosie jest jakaś taka nuta, że jakby go nie zmienić, to on i tak będzie rozpoznawany.